Czy opowiadałem o handlarzu narkotyków? Nie jestem pewien. Niemniej jednak pokazuje ona wewnętrzne piękno. W więzieniu był człowiek, którym się opiekowałem. Uczyłem go i pomagałem mu stać się lepszą osobą osobą zdolną do medytacji. Był grekiem. Oczywiście miał na imię Nik, nieważne. Uczyłem go medytacji, ale nie tylko medytacji. Uczyłem też miłującej dobroci, zmiany postawy tego, jak być bardziej pozytywną osobą. Ale on czuł się bardzo winny przez to, co zrobił. Opowiem Wam o rzeczy, która zmieniła jego życie to piękna historia. Pewnego wieczoru, kiedy szedłem, żeby poprowadzić zajęcia z medytacji, nagle złapał mnie za ramię i wciągnął do klasy. W więzieniu było takie pomieszczenie. I w tej klasie rozwieszone były te wszystkie kartki i wiadomości od dzieciaków z szóstej czy siódmej klasy. Nie mogę powiedzieć z której szkoły, ale dyrektorka była naprawdę wspaniała i zasługuje na medal. Miała odwagę podjąć próbę ochrony uczniów przed narkotykami. A co mnie zaskoczyło? W niektórych szkołach dzieci z szóstej, siódmej klasy mają bezproblemowy dostęp do narkotyków. Są dostępne nawet dla tak młodych roczników. Wcześniej mogła je zdobyć tylko młodzież z liceum. Dlatego dyrektorka chciała coś zrobić. Ustrzec dzieci przed narkotykami. Pierwsza myśl, to zaprosić psychologa, profesora, kogoś z uniwersytetu, z policji. Jednak ona rozumowała inaczej. Zaprosiła dwóch więźniów z wyrokiem za narkotyki, którzy cierpieli przez swoje czyny i zachowanie. Ci ludzie naprawdę wiedzieli o czym mówią. I wciąż cierpieli przez to, co zrobili. Dostać pozwolenie, żeby właśnie ci ludzie mogli pójść do szósto- i siódmoklasistów i opowiedzieć, jak działają narkotyki, to było coś. Spędzili tam cały dzień. Happened, Oczywiście później, jak dzieje się w wielu szkołach, dzieci na lekcji plastyki zrobiły kartki i napisały wiadomości do tych dwóch skazanych. <try> A Nick zaciągnął mnie, żeby pokazać mi te wszystkie wiadomości. Drogi Niku, mam nadzieję, że wyjdziesz z więzienia. Jeśli tak, przyjdź nas odwiedzić. Nigdy nie wezmę narkotyków nie po tym, co mi powiedziałeś. Bardzo dziękuję, że nam powiedziałeś, jak to naprawdę jest. Wiesz, jesteś taki wiarygodny. Tego akurat dzieci nie powiedziały, ale z pewnością to miały na myśli. Nigdy więcej nie sięgniemy po narkotyki. Dziękujemy bardzo za to, co dla nas zrobiłeś. Że powiedziałeś, jak szkodliwe są narkotyki. To byli faceci, którzy czuli ten ból w więzieniu każdego dnia, a nikt płakał. Łzy spływały mu po policzkach, bo zrobił coś pożytecznego. Wykorzystał swój ból, swój wstyd, swoje poczucie winy. Wykorzystał swoje doświadczenie, by pomóc dzieciakom z kilku klas w uodpornieniu się na mit o przyjemności, jaką dają narkotyki. I pamiętam, że później spotkałem go jeszcze raz. Nie wiem, gdzie jest teraz, ale pamiętam, że kilka lat temu spotkaliśmy się na lotnisku w Perth. To niesamowite, ile czasu spędzam na lotnisku w Perth. Wtedy czekałem na innego mnicha, a ten mężczyzna podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu, odwróciłem się, a on powiedział: "Cześć, pamiętasz mnie? Jasne, nik. Jak leci? Był w bardzo eleganckim garniturze." Dobrze, odpowiedział. Bardzo dobrze mi się układa. Skończyłem z narkotykami, powiedział z dużym uśmiechem na twarzy. I codziennie medytuję. Przyrzekam, medytuję codziennie. To cudowna, mała przypowieść o tym, jak zamiast czuć się winnym, nikt wykorzystał swoje doświadczenie, żeby upewnić się, że nikt nie pójdzie jego śladem. Kto może lepiej opowiedzieć coś takiego niż ktoś, kto był mocno skrzywdzony? Cały czas pamiętam te piękne łzy. Tego typu dyrektorzy mają dobry wpływ na ludzi. Chciałbym, żeby inni mieli odwagę to zrobić. Trzeba zdać sobie sprawę, że najlepszą drogą jest wiarygodność. Oczywiście nikt nie jest idealnym nauczycielem. Był w więzieniu, został skazany za narkotyki. Jak to możliwe, że był w stanie przekazać swoją prawdę tak pięknie, tak dobrze? Choćby z tego powodu? Nie karzemy, nie zwalczamy, uczymy się, jesteśmy życzliwi, w taki sposób się leczymy. Tych dwóch więźniów zostało wyleczonych dzięki życzliwości dzieci. Przed laty. Kiedy odwiedzałem więzienie Fremantle, jeden z ze starych więźniów, który był tam przez jakieś 40-50 lat, powiedział mi: Wiesz, wszystko, co się tu widzi, to szare ściany. W więzieniu widzisz samych mężczyzn. Rzadko kiedy kobiety. Powiedział, że najbardziej tęskni za widokiem dzieci, bawiących się dzieci. Nie był pedofilem ani nikim takim. Po prostu tęsknił za widokiem młodych ludzi, dzieci. To może być naprawdę przybijające nie móc zobaczyć bawiących się dzieci. Widział tylko życie więzienne, tylko mężczyzn. Może od czasu do czasu jakąś kobietę. Ale to był tylko mały wycinek życia. Powiedział, że to bolało bardziej niż cokolwiek innego podczas tej kary. Czasem jesteśmy tak oziębli, a życzliwość mogłaby zdziałać o wiele więcej.